Witajcie poligamiści, oto gra Banished, wydanie dawno, w której chodzi o to, żeby budować mniej więcej średniowieczne miasteczka. Nie jest to żaden konkretny okres historyczny, to wszystko jest dosyć umowne. W grze nie ma żadnych misji, można po prostu swobodnie na losowo generowanych mapach budować sobie miasteczka i starać się, żeby jego mieszkańcy, ich mieszkańcy przeżyli po prostu. I tak tworzy się mapę. Nazwiemy sobie to miasteczko poligamiowo. Tutaj jest jakby klucz do mapy. Można sobie stworzyć w każdej chwili nową mapę, ale jeżeli ktoś chciałby, żeby na przykład kilku znajomych chciałoby grać na jednej mapie i zobaczyć, jak będzie się rozwijał jeden, jak będzie się rozwijał drugi, to wystarczy podać sobie taki klucz i go tu ręcznie wpisać. Więc wygenerujemy jakieś losowo. Typ terenu doliny. W górach jest oczywiście trudniej. Rozmiar średni, to i tak jest ogromna mapa, zaraz wam pokażę. Klimat. Taki normalny, umiarkowany. Włączymy katastrofy, dlaczego nie? I tutaj najważniejszy wybór, czyli warunki początkowe. Im łatwiej, tym więcej rodzin na początku, tym więcej zapasy, tym większe zapasy na początku. No i także na początku, na najtrudniejszym poziomie trudności, na którym gram, który lubię, nie dostaje się żadnych zwierząt, żadnych nasion, żadnych budynków. Trzeba zacząć wszystko od zera. Na tych niższych poziomach, na najłatwiejszym, dostaje się nawet jakieś zwierzęta, nawet jakieś nasiona, są już zbudowane niektóre domki. Na średnim zbudowana jest tylko stodoła, dostaje się za to także nasiona, więc można natychmiast zacząć uprawę roli. Chyba zaczniemy na tym średnim poziomie, bo przyznam się wam, że przed chwilą próbowałem nagrać co ja gram poprzednio, no i zacząłem na trudnym poziomie trudności. Trafiła mi się kiepska mapa, ale niestrudzony brnąłem dalej. No i co? No i niestety cała moja społeczność umarła w zasadzie po 2 latach, kiedy nie udało mi się nic sensownego pokazać, a chciałbym wam pokazać po prostu Banished, a nie pokazywać, że umiem grać na trudnym poziomie. No, gram na trudnym sobie dla przyjemności, a żeby pokazać grę, chyba lepiej wybrać średni. Dobrze, więc to jest mapa wygenerowana losowo. Bardzo ładna. I tutaj będziemy się rozwijać. Bardzo podoba mi się ta okolica. Pokażę wam, jak duża jest mapa, włączając to okienko. Proszę bardzo, to jest mapa świata. Jest ogromna. Rozwój w Banished toczy się dosyć powoli, wierzcie mi. I żeby zapełnić to wszystko, to nie wyobrażam sobie, co trzeba by zrobić. Ile by trzeba grać? Podejrzewam, kilkadziesiąt godzin. Naprawdę, po 8 godzinach gry na trudnym poziomie udało mi się zapełnić na innej mapie, no może o taki fragment. Może trochę mniejszy nawet. Nie, no może trochę większy. Ale no troszkę większy. Ale gra jest powolna, ma swoje tempo. Zobaczmy, co my tu mamy. Więc mamy całkiem dużo zapasów jedzenia. Włączmy przy okazji podstawowe menu. Gdzie to widać? Tutaj. Najważniejsze wydarzenia będą tu wyświetlane. Zapasów jest trochę. Jak widzicie, mam stodołę i stockpile, czyli składzik. I gdyby to był trudny poziom, to oczywiście bym tego na początku nie miał. Dobra, pierwsza rzecz, którą potrzebujemy wbudować, to coś, gdzie będzie można tworzyć jedzenie, bo to podstawowy surowiec w grze. Ponieważ rzeka jest tuż obok, najlepszym pomysłem będzie prawdopodobnie budowa chatki rybaka. Tylko trzeba znaleźć jeszcze, odwrotnie, miejsce, w którym można by ją postawić. Myślę, że postawię ją nawet tutaj. To dobre miejsce. Pozwoli mi budować tutaj tak drogę. Okej. Tu postawimy pierwszą chatkę rybaka. No i najważniejsze okienko w Banished to to. Ponieważ Banished jest w dużej mierze grą o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jak widzicie, mam teraz 10 pracowników fizycznych. No i to, co będą robić, to będą pracować fizycznie. Ja im zresztą wyznaczę jakąś pracę, żeby się nie obijali. Każę im usunąć surowce z tego terenu. Tutaj będę się osiedlał. Tak myślę. Tutaj? Tak, chcę się osiedlać tam. Więc każę im usunąć surowce z tego terenu. To duża połać, ale ich jest dużo. No ale żeby ktoś zbudował kuter. Ojej, wczesna wiosna, a tymczasem jest 0 stopni Celsjusza i zima. Jak widzicie, warunki w Banished potrafią być trudne. Żeby ktoś zbudował chatkę rybaka, muszę wyznaczyć budowniczego. Wyznaczę dwóch.
I to naprawdę najważniejsze okienko w Banish. Zagląda się tu bardzo często i umiejętna żonglerka z zawodami jest kluczowa. Jak widzicie, wszystko toczy się bardzo powoli. Bardzo powoli. Więc pięciokrotne przyspieszenie to dla mnie w Banish jest absolutnie standard. Kurczę, jest minus 2 stopnie, a podobno mamy wiosnę. No. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie tak jak w poprzedniej rozgrywce, kiedy przegrałem po roku i nie udało się nic nagrać. Dobrze, wyznaczymy sobie drogę. Skoro tutaj mam stodołę, to sobie połączymy. I pierwsze domki wypadałoby postawić. Widzę już dla nich dobre miejsce. Ach, nie zmieszczą się tutaj. No szkoda. Dobrze, w takim razie postawię je tu. O, udało się wybudować chatkę rybaka. Jak widzicie, ma znak zapytania. To znaczy, że nikt tam nie pracuje. Trzeba wyznaczyć pracowników. Zawsze się gubię w tych menusach. Pracowników, czyli rybaków. Myślę, że najlepiej to byłoby wyznaczyć max. I tak zrobię. 5 pracowników fizycznych to absolutnie wystarczająco. Dla tylu rodzin, które tu mam, będę prawdopodobnie potrzebował 5 domków. Więc wyznaczę dalej drogę. I tu mam nadzieję, będą dobre miejsca, żeby zbudować kolejną chatkę dla rybaka, ale zrobię to inaczej. Może na razie nie będę wyznaczał drogi. Postawię drugi domek. Jak widzicie, pada deszcz. 3 stopnie Celsjusza, zrobię się trochę cieplej. Pada deszcz i niewiele widać. Myślę, że tutaj tak domki nad rzeką to... Jak widzicie, domy mają różne modele. Można je zmieniać, naciskając F. Sprawia, że miasteczka wyglądają zdecydowanie ciekawiej. Okej, widzę, że moi pracownicy fizyczni zaczęli się nudzić, bo już wycięli wszystko, co im kazałem. Surowców nigdy za wiele. Do roboty. A tymczasem powstają domki. A ja wyznaczę sobie jeszcze drogę. Ona tutaj będzie ta zakręcać takim zygzakiem. I mam nadzieję, że tu na górze uda się potem zmieścić jeszcze jedną chatkę rybaka. Okej, jest pierwszy domek. Zamieszkał w nim Zawi, Marceler i Odesandi. W Banish to bardzo podoba mi się to, że gra sama dba o to, aby w domkach zamieszkiwali ludzie, którzy pracują w pobliżu. Jest nawet specjalne narzędzie, które pokazuje, jak dochodzą do pracy, proszę bardzo. Więc tak to wygląda. I ma to znaczenie, kiedy buduje się jakieś bardziej odległe rubieże. Co zresztą za chwilę zrobię, bo ten jeden rybak to będzie zdecydowanie niewystarczający jak na moje potrzeby. Dobrym też pomysłem na początek jest zbudowanie chatki zbieracza. W zasadzie mógłbym spróbować postawić farmę, ale jest już późna wiosna, więc zbiory w tym roku byłyby niewielkie. A taka chatka, jak widzicie, to zbieranie się odbywa na dosyć dużej połaci terenu. Chciałbym, żeby to było w prostej linii od tej drogi. Mam nadzieję, że się uda. I teraz wyznaczymy drogę. Okej, udało się. Chatka zbieracza to jedno, ale w lesie będziemy potrzebowali także chatki leśniczego, który będzie nie tylko drzewa ścinał, ale także sadził. Ale zanim to nastąpi, jest jeszcze jedna bardzo ważna praca, którą musimy zająć się natychmiast, jeśli chcemy, żeby ludzie przeżyli zimę. I jest to drwal. Drwal, który będzie... Ciągle pauzuje grę, mam taki odruch, że jak tylko chcę coś zrobić, to włączam aktywną pauzę. Tak naprawdę nic złego nie powinno się stać, chociaż upływ czasu w Banish ma ogromne znaczenie. I ta praca, o której mówiłem, to oczywiście drwal, który rąbie drewno na opał. Ponieważ ludzie muszą mieć nie tylko co jeść, ale musi być im także ciepło. Bo inaczej po prostu umrą. I myślę, że chatkę drwala postawię sobie tutaj. Oczywiście te strzałki przy budowie pokazują miejsce, w którym powinna przebiegać droga. Tutaj. Tu sobie takim zygzaczkiem wyznaczymy drogę na przyszłość.
więc zobaczmy, jak idą prace nad chatką zbieracza. Na razie się jeszcze nie zaczęły. Trzeba usunąć 6 drzew, pierwsze już usunięte. Przynieść 30 belek drewna, 12 kamieni i wykonać 45 pracy, jak widzicie. Tym zajmują się budowniczowie. Resztą zajmują się po prostu pracownicy fizyczni. Te znaczki nad domami pokazują, że w swoich domach, w swoich spiżarniach ci ludzie nie mają niczego, czym mogliby palić zimą. Bo jak widzicie, wszystko zagarnęli ci. No tak. I to niestety jest problem. Będę potrzebował dużo drewna, żeby mieć wystarczające zapasy opału. Więc myślę, że wyznaczę jeszcze... Każę jeszcze wyciąć surowce moim pracownikom na, powiedzmy, takim terenie. I tak zamierzam rozwijać się na północ, w stronę Krainy Wielkich Jezior. Tak jak mówiłem, jak widzicie, rozgrywka idzie dosyć wolno. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile już nagrywam, ale... No... Nie jest to najbardziej dynamiczna gra świata. Ale w czasie, kiedy tutaj się wszystko samo dzieje, trochę z siebie, mogę wam pokazać, co jeszcze w przyszłości można budować w Banished. Można więc budować nie tylko domki z drewna, ale także kamienne. Można także budować coś takiego, czyli taki wspólny dom. W nim ludzie jakby nie będą się rozmnażać, to też ważne w Banished, ponieważ jak widzicie, w niektórych domkach mieszka dużo dzieci, te dzieci będą dorastać, stawać się pracownikami, a w niektórych, na przykład tu mieszka Quintin i Helen, więc mam nadzieję, że niedługo będą mieć jakieś dziecko. Więc ten dom wspólny nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale kiedy chce się na przykład ulepszyć jakiś dom do domu kamiennego, no to wtedy trzeba go przebudować, ci ludzie muszą gdzieś mieszkać i taki zastępczy dom jest całkiem przydatny. Właśnie urodził się Kason i Kason, tak jak mówiłem, jest dzieckiem Quintina i Helen. Możemy nawet zobaczyć, gdzie jest, proszę, jest tutaj. Jak na dziecko, które nie ma nawet roku, całkiem nieźle sobie radzi w chodzeniu, ale widocznie jest zdolnym dzieckiem, a Helen jest pracownikiem fizycznym, który właśnie coś je, a teraz pracuje. Oho! Rezerwy jedzenia są niskie. Dokładnie tak, jak sądziłem. A Quintin też jest pracownikiem fizycznym i mąż. No właśnie. Więc tak toczy się życie w Banished. O, proszę, i mamy już chatkę zbieracza. Co znaczy, że chcemy wejść do najważniejszego menu w Banished i wyznaczyć 4 zbieraczy. Gdzież też oni są, proszę. Można to także zrobić stąd. Ja chcę mieć 4. Dobrze. 4 zbieraczy, 4 rybaków. Kończą mi się ludzie, jak widzicie. I pojawia się podstawowy problem Banished. Co zrobić? Myślę, że nie potrzebuję 2 budowniczych. Potrzebuję za to drwala. Na szczęście tutaj w tym domku już może pracować tylko jedna osoba. Też pewnie tak się nie będzie wyrabiać. O! Tymczasem McCallin stał się dorosły i teraz jest pracownikiem fizycznym. Dobrze, więc ciągle mam 2. Pracownicy fizyczni także budują drogi, a to też dosyć ważne. No dobrze, jesteśmy całkiem nieźle przygotowani na nadchodzącą zimę, bo już wczesna jesień. Ciągle 21 stopni, ale pada. Co teraz? Pomyślmy. Prawdopodobnie muszę zapewnić moim ludziom dostawy drewna, bo jak widzicie, drewno będzie się szybko kończyć, zwłaszcza kiedy pracuje drwal. Więc następnym budynkiem, który postawię, jest chatka leśniczego. I ona również ma taki krąg, który pokazuje, gdzie leśniczy będzie nie tylko drzewa wycinał, ale także sadził. No i oczywiście postawię ją tutaj, bo te 2 budowle dobrze się uzupełniają. Leśniczy także usunie wszystkie te kamienie, które tu są. Oczywiście nie od razu, ale będzie je usuwał i wszędzie tutaj sadził drzewa, sprawiał, żeby jego praca była jak najbardziej wydajna. I to jedna z pierwszych budowli, sądzę, które trzeba postawić w Banished. Oprócz tego, co jeszcze można stawiać, bo w końcu miałem pokazać i nie pokazałem. Zielarz, także do postawienia w lesie, zbiera zioła. Im starszy las, swoją drogą, tym więcej ziół, więc wcale niekoniecznie chcecie stawiać go koło chatki leśniczego, chociaż
aż tak bardzo nie przeszkadza. Zioła pomagają mieszkańcom zachować zdrowie. Jak widzicie, tu są dwie podstawowe statystyki, czyli przeciętne zdrowie mieszkańca i przeciętne szczęście. I o to trzeba również dbać. Co jeszcze? Kowal, który robi narzędzia. Narzędzi w tym momencie mamy 25, ale będą się z czasem kończyć i pewnie gdybym chciał grać dalej, to w kolejnym roku musiałbym właśnie zadbać o to, by postawić kowala i zapewnić jakiś stały dopływ żelaza, a także być może węgla, gdybym chciał budować lepsze narzędzia. Kopalnia jest tutaj. Jak widzicie, zajmuje mnóstwo miejsca. Trzeba ją postawić na zboczu góry. Oprócz tego jest także kamieniołom ogromny, żeby... O, tu swoją drogą byłoby dla niego bardzo dobre miejsce. Ale na razie nie będziemy go wyznaczać. Kamieniołom służy do tego, żeby mieć stały dopływ kamieni, bo w końcu kamienie, te, które można tak po prostu pozbierać, kiedyś się skończą. Jak idą prace nad chatką leśniczego, ciągle jeszcze trwają, a tu już późna jesień, ale mamy spore zapasy jedzenia. Małe zapasy, drewna na opał, ale nasz trwal ciągle pracuje. Co jeszcze można postawić? Krawca, który będzie szył kurtki, żeby ludziom nie było zimno. Tawernę, by ludzie mieli alkohol i by byli szczęśliwi. Można także postawić... Tu już wszystko pokazywałem. Tak? Można także postawić inne rzeczy, w których można produkować jedzenie, czyli farmy. I chyba farmę teraz wyznaczę sobie, bo w końcu mam jakieś nasiona, to średni poziom trudności. Myślę, że tutaj będzie... Chciałem tu postawić właśnie ten kamieniołom, ale na razie postawię wielką, wielką farmę. Największą, jaką się da, żeby jedzenia było dużo. 12 na 15. Tu wyznaczę farmę. Można także stawiać sady, które działają podobnie, tylko drzewa muszą najpierw urosnąć, a dopiero potem dają plon. Więc to zajmuje kilka lat. Można wyznaczyć także miejsce, w którym będą hodowane zwierzęta. Chatka rybaka. To jest jakby chatka myśliwego. W ten sposób zdobywa się skóry i oczywiście jedzenie. No i chatkę zbieracza już pokazywałem. Ok, więc mamy pierwsze pole. Och, widzę, że na średnim poziomie trudności zacząłem z nasionami papryki i ziemniaków, więc będziemy tu uprawiać ziemniaki. Oczywiście oznacza to, że muszę wyznaczyć do pracy rolników. Mam 3 pracowników fizycznych, więc będę potrzebował też leśników, więc na razie wyznaczę 2 rolników, którzy będą tutaj pracować i uprawiać rolę. Bardzo fajne jest to, że zimą, kiedy rolnicy nie pracują, służą jako normalni pracownicy fizyczni. Tymczasem jest już moja chatka leśniczego, więc znów wracam tutaj, no i co? No i nie wygląda to zbyt dobrze, bo nie mam ludzi. Na pewno wyznaczę jednego leśniczego, ale chciałbym mieć przynajmniej 2. Więc być może jednego rybaka mniej, jednego zbieracza mniej. Dorzucę jeszcze 2 leśniczych, żeby mieć po prostu stały dopływ drewna. Drewno jest bardzo potrzebne. Potrzeba drewna na opał i nie tylko. No i właśnie, tak buduje się miasta w Banisht. Ach, miałem pokazać dalej, co jeszcze można zbudować, bo niewiele tego zostało już. Wbrew pozorom nie ma tak tego dużo. Studnia, bo w mieście mogą zdarzać się pożary, więc lepiej sobie takie studnie zbudować. Szkoła. Kiedy mieszkańcy są wykształceni, pracują po prostu lepiej. Szpital, bo w grze mogą starzeć się jakieś epidemie, więc żeby móc leczyć ludzi. Ratusz, który można mieć oczywiście tylko jeden, daje dostęp do sporej ilości bardzo interesujących statystyk. Tymczasem postawię jakiś domek, bo sądzę, że to już jest ten czas, kiedy potrzebujemy kolejnego domku, być może bliżej farmy, żeby rolnicy mieli blisko do pracy. Tu nie można? A, tu można. Kolejny domek. Jest także kaplica. Jeżeli jest kaplica, po prostu szczęście w mieście jest wyższe. Cmentarz,
który trzeba wyznaczyć i trzeba przeznaczyć na niego sporo miejsca. Po prostu kiedy ktoś umiera, to ludziom spada szczęście. Jeżeli jest cmentarz, tak się nie dzieje. No i tutaj stodoła, mam tu jedną. Składzik, tu mam składzik. Rynek, czyli centralny punkt miasta i najważniejsza prawdopodobnie budowla w grze, jedna z najważniejszych. Dzięki temu wszelkie dobra w grze są lepiej rozdzielane między budynki i jest dużo łatwiej zebrać zapas jedzenia na przykład, więc to bardzo ważny budynek. A także chatka handlowca, chatka, w której, dzięki której można... O, proszę, jakie tu jest świetne... Ach, nie zmieści się. Po prostu co jakiś czas przypływa ktoś, kto chce nam coś sprzedać i tam można kupić mnóstwo interesujących rzeczy, między innymi nasiona, ale także po prostu jedzenie, kurtki, ale można kupić także zwierzęta, krowy i zacząć się nimi zajmować. Oprócz tego można zbudować także drogi kamienne albo, tak jak widzicie, mosty albo tunele w górach. No, tutaj akurat się nie da, tu mógłbym zbudować tunel, gdybym chciał. No i to tyle, jeśli chodzi o budynki. O, ten znaczek z kolei pokazuje, że doszedłem do maksa. Nieprawda, bo limit drewna, jakie mogę składować, drewna na opał, to wyznaczony jest na 200, a mam w tej chwili 189, ale o, już chwila musi minąć, żeby to gra załapała. Więc myślę, że mogę... niech na razie zostanie 200. Więc na średnim poziomie trudności gra nie jest tak bardzo trudna. Jak na najwyższym. No i właśnie, i to jest Banished. Więc mógłbym jeszcze długo opowiadać tej grze i stawiać kolejne domki, ale... chyba nie ma na to czasu. Sam nawet nie wiem, ile już minut opowiadam o Banished. Gra jest bardzo fajna. I strasznie wciąga. Proszę, kolejni pracownicy fizyczni. To już późna wiosna, a ja gadam, zamiast dbać o moją małą społeczność, więc... chyba się z wami pożegnam i po prostu wezmę się do roboty. Dzięki. To jest Banished. Na razie.